Witam Państwa w 24. części kursu o dżungli. Miło mi, że cieszę się to tak dużym zainteresowaniem. Mam również odzew mailowy. Przypominam, kurs jest na YouTube darmowy. Z plikami tego kursu, jeżeli ktoś się kupi na płytce, mogą Państwo robić, co Państwo chcą. Mogą Państwo je używać do własnych potrzeb. Więc dziękuję za pozytywne komentarze, również te mailowe, i wiem, że wykorzystywany jest kurs i bardzo wielu osobom pomaga. Osoby będące wyjadaczami dżungli nie za wiele się z tego dowiedzą, a również osoby, które zarzucają mi luźne prowadzenie kursu, niech się zamkną swoje monitory. Zawsze można przycisnąć czerwony krzyżyk i pożegnać się z oglądaniem tych kursów, dobrze? No. To co? Patrzyłem sobie na te kursy, które są przeze mnie zrobione, jaka jest ich oglądalność. Widzę, że największą popularnością cieszą się szablony i wprowadzanie danych do Joomla, a cel nie cieszy się popularnością, no cóż. Nie ma potrzeby, widać, jego wykorzystania. Proszę Państwa, generalnie szablonów, które możemy wykorzystać za darmo, jest bardzo dużo. Na joomla24.com mamy tam kilkaset chyba szablonów, które możemy wykorzystać za free, czy też za free do celów czysto domowych, ale nie komercyjnych. Tutaj Państwu pokażę jednak biblioteki. Bo z szablonem największy problem jest taki, że trzeba znać troszeczkę chociaż CSS i HTML. Tu Państwu pokażę biblioteki, które w jakiś sposób usprawniają pracę z szablonem i w jakiś sposób pozwalają spersonalizować tę stronę, żeby nie wszystko było na jedno kopyto. Tak. Zaczniemy od Shapefive. Bardzo fajny klub z USA. Siedzi sobie tam taki pan Mike, który tworzy szablony komercyjne. I stworzył ostatnio właśnie taki darmowy szablon Vertex. Jest to szablon oparty o jego framework Vertex. I proszę Państwa, bardzo przydatnych kilka rzeczy ma. Jak mówiłem, ustawiamy sobie kolory też w bardzo prosty sposób. Także tutaj cienie. Główny kolor, proszę zwrócić uwagę, ile mamy do wyboru fontów. Oczywiście nie wszystkie mają polskie czcionki, ale jest ich troszeczkę. Bardzo prosto zintegrować się z głównymi Twitterami, Facebookami, takimi innymi rzeczami. Wielkość logo, bardzo ładnie to jest zorganizowane tutaj. No to jest pierwsza zakładka, proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy jeden z niewielu szablonów, który ma możliwość tworzenia dwóch rodzajów szerokości, czyli zamknięta, szerokość 955 lub dostosowująca się do przeglądarki, albo inaczej do monitora, i wtedy mamy sobie, rozjeżdża nam się to. Troszeczkę on ma tutaj więcej modułów. Jest to chyba jeden z klubów, który wprowadził tak ogromną ilość modułów, że chyba już ma ich ponad setkę w jednym szablonie. Ale możemy sobie zrobić tutaj left weight i left weight inside szerokości, czyli taka lewa, prawa. No tutaj mamy o menu troszeczkę. Szerokość poszczególnych rzędów modułów, bo tu mamy, pamiętacie Państwo, jak opowiadałem o gentry, mamy 2, 3, 4 moduły. Tutaj jest to tak fajnie rozwiązane, że sobie wybieramy i automatycznie sobie to szerokość jakoś tam ustawiamy, nie? To, co dzisiaj jest już nie ocenione, czyli dla urządzeń mobilnych wygląd. O, tu mamy jeszcze takich troszeczkę innych rzeczy, przyspieszających ładowanie, czy takie boczne rzeczy.
Dobrze, teraz pokażę Państwu trzecią bibliotekę i zaraz czwartą bibliotekę odnośnie szablonów. Proszę się nie zamykać w Gentry i robocie RockerVM. To jest UGIRS, coś takiego fajnego. Tu mamy tak bardzo dużo tych różnych możliwości ustawień. To już troszeczkę trzeba znać, wiedzieć o czym mówimy. Wybieramy sobie taki styl predefiniowalny, jest ich trzy. W gruncie rzeczy się chyba nie zmieniło od roku, te style predefiniowalne. Ulega tylko aktualizacji. Główna biblioteka. Edycja logo. Edycja menu, takich parę innych rzeczy tutaj jest, z którymi należy się troszeczkę zapoznać, czyli szerokość, no niestety znajomość języka angielskiego jest konieczna, ale tutaj mamy szerokość kolumn, wewnętrznych, zewnętrznych kolumn. Proszę zwrócić uwagę, jak możemy sobie poustawiać moduły. I ustawienia dla urządzeń mobilnych. Dodatkowe jakieś funkcje, czyli bardzo łatwe wklepanie Google Analytics kodu. Nie zawsze to działa. I paru innych narzędzi. W jaki sposób moduły mają być zakończone czy zaokrąglone. Dobrze, proszę Państwa, to jest kolejna biblioteka. Przejdźmy sobie teraz gdzie indziej. Jesteśmy na stronie takiego klubu Joomla Art. Żywię do niego sympatię, ponieważ tam jest to klub, w którym na początku, jeszcze dawno temu, kiedy była Joomla jeden z haczykiem, wykupiłem sobie członkostwo. I proszę sobie wyobrazić, było tam tylko 12 pozycji modułów w początkowych wersjach. I tutaj mamy coś takiego jak template. Bierzmy sobie to. Tych szablonów jest troszeczkę. Pokazuję Państwu dlatego, bo chcę Państwu pokazać szablon pod nazwą Elastica. Jest on darmowy. Popatrzmy sobie na demo. Szablon jest oparty o framework Joomla Art, ale szablon Elastica jest niesamowicie interesujący, ponieważ dostosowuje się układ modułów do szerokości ekranu. Oczywiście te trzy framework jest tutaj na pokładzie. Jak to wygląda od środka, to chyba już Państwu pokazywałem. Bardzo fajny szablonik. Natomiast teraz pokażę Państwu szablonik dla totalnych leni. Dobrze, wejdźmy sobie na taką stronę Zoo Template. Dlaczego Zoo, to nie wiem. I tu mamy taki fajny szablon ZXenia. Obejrzmy go sobie, 2,5 demo. Muszę powiedzieć szczerze, że jeszcze go nie do końca testowałem. Zainstalowałem go dopiero przedwczoraj. I nie działa do końca, jakbym chciał. Ale proszę Państwa, po instalacji tego szablonu mam bardzo ciekawe narzędzie. Tutaj, o właśnie, po lewej stronie. Background. Widzimy, jak się ładnie nam background zmienia. Możemy się bawić tutaj dowoli, robić sobie różnego rodzaju backgroundy. Również deseń możemy zmieniać. Jest parę predefiniowanych deseni. Pyk, 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 pyk. Kolory linków też możemy sobie zmieniać i kolory tekstu. Tutaj nasza wyobraźnia nie zna granic. Tutaj przejdźmy do tego wyżej. Slideshow, czyli to jest ta sekcja tutaj. Proszę pamiętać, że regulujemy tutaj pewne sekcje. I background dla sekcji. Mamy parę różnych predefiniowalnych styli.
Tak samo tutaj mamy footer, czyli część dolną. Możemy sobie tutaj znów poszaleć troszeczkę i porobić parę różnych rzeczy. Szablon jest darmowy. Powiem Państwu, dlaczego mi nie chciał działać. Dlatego nie chciał działać, bo się nie chciał pobrać dla wersji Joomla 2.5. Przesyłała mi na stronę. Nie jestem członkiem tego klubu. Bardzo żałuję i chyba się zapiszę w najbliższym czasie, bo oferuje bardzo ciekawe szablony, w których można coś tam zobaczyć. To jest taki szablon, który według mnie jest dla totalnych chreni. I sobie tutaj wszystkie rzeczy możemy robić w ten sposób. Oczywiście mając na uwadze, że tych... No zresetuj się. Jak nie chcę, to nie. Że tych modułów jest troszeczkę... O, właśnie się zresetował. To mamy całkiem niezłe możliwości pracy z tym szablonem. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj do modułu position. To, co nas interesuje, żeby jeszcze bardziej ją tą stronę z... personalizować. No, gdzież tutaj jest? 1, 2, 3, 4. User to jest chyba slideshow, sekcja i tak dalej, prawda? 9. No, troszeczkę tego jest. Można się pobawić. Dla małych, niewielkich stron. Nie trzeba wydawać setek złotych dla projektanta, który nam zmieni parę kolorków. Na koniec pewien dosyć ciekawy smaczek. To jest strona Gawik, Roberta Gawika, polskiego twórcy szablonów dla Joomla, bardzo popularnego. Zresztą tworzy porządne naprawdę produkty. Niestety w tej chwili nie pokażę Państwu frameworka. Gawik nie posiada frameworka darmowego pod swoje produkty, ale proszę mi wierzyć, że jego szablony mają bardzo ciekawe rozwiązania również do personalizacji strony. I chciałbym powiedzieć, że uczestnictwo w tym klubie nie jest drogie.